Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorwolf. Słuchajcie, jestem dzisiaj dla Was kolejną motocyklową nowością. No i to, co za mną stoi, możecie na pierwszy rzut oka pomyśleć, że zaraz, to nie jest motocykl. No ale naprawdę, jeżeli kojarzycie skutery tylko i wyłącznie z 50-kami albo ze 125-ką, no to to, co za mną stoi, na pewno zryje Wam beret, bo to jest motocykl, śmiało to powiem, o pojemności 530 cm3. Yamaha T-Max w wersji SX, czyli takiej, myślę, że topowej, z kompletnym wydechem Akrapowicza, prawie 50 koni mocy, no i naprawdę można się zaskoczyć, jak ten skuter fajnie się odpycha, jak to fajnie dynamicznie jeździ. Do tego automatyczna przekładnia, która też jest takim delikatnym zdziwieniem, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do czegoś biegowego. Tak tutaj naprawdę cały czas jednostajnie ten motocykl fajnie przyspiesza. Można się zaskoczyć, na pewno nie dla każdego, ale jeżeli poszukujesz właśnie takiego motocykla, no to rzuć okiem, może właśnie coś takiego spodobać się Tobie i niedługo pojawi się w Twoim. Yamaha T-Max, tak jak wspomniałem, 530 z rocznika 2019, czyli bardzo świeży pojazd. Tak naprawdę motocykl, no bo tak będę się o nim wypowiadał, naprawdę budzący mega moje jakby na samym początku takie jakby zastanowienie, czy to rzeczywiście będzie fajne. My jeździliśmy już wieloma skuterami od gdzieś tam jakichś małych bzyków po Honda Silverwing. Tak tutaj naprawdę i wizualnie, i od takiej strony stricte jezdnej, no to naprawdę mocno jestem zaskoczony, jak to się fajnie odpycha. Ile tu jest po prostu fajnych wrażeń, nowych dla mnie, jeszcze do tej pory nieznanych, jeżeli chodzi o temat stricte takiego skutera, no bo to jest naprawdę mega komfortowy sprzęt, wsiadamy, siedzimy bardzo wygodnie, mamy do tego przestrzeń ładunkową pod siedzeniem naprawdę dosyć dużą, do tego no cały czas jednostajne przyspieszenie, nie ma żadnego tutaj, żadnej obsuwy przez zmianę biegów, co potrafi być gdzieś tam, wiadomo, i na plus, i na minus, ale no w pierwszym momencie naprawdę można się fajnie zaskoczyć. No i do tego jeszcze jak dojdzie dźwięk, który naprawdę jest konkretny. Zobaczcie, tutaj mamy na pokładzie kompletny wydech Akrapa. To nie jest sama końcówka, tylko cały kompletny wydech od samych kolektorów po końcówkę. Dedykowany Akrap właśnie do tego modelu z wyjętymi DB Killerami, które oczywiście są pod siedzeniem, więc w każdej chwili można sobie je założyć. No to naprawdę można się zaskoczyć, bo to i brzmi jak taki duży, konkretny motocykl. Nie ma już takiego wstydu, nie ma pierdzenia. Podejrzewam, że jeszcze jakby się wyjął katalizator, który też jest, jakby jest możliwość go wyjęcia, bo on jest jakby między tymi łączonymi puszkami. No to i to będzie strzelało z wydechu, więc naprawdę, no taki skuter można powiedzieć dla odważnych i no i dla tych, którzy też się trochę lubią wyróżniać. No a na pewno dla tych, którzy cenią sobie komfort, ale jednocześnie chcą mieć jakiś tam zapas mocy, no bo tutaj naprawdę ciężko, żeby go zabrakło. Dodatkowo już wyposażony jest w te tryby swoje i trakcji, i mapy silnika, więc tutaj można sobie jeździć grzecznie i ekonomicznie, a jak chcemy się poszaleć, no to po prostu wyłączamy tą trakcję, dajemy gaz do dechy i ten motocykl naprawdę no fajnie się zbiera. Ja jestem bardzo zaskoczony, myślę, że każdy z Was będzie, jeżeli jeszcze czymś takim dużym nie jeździliście. No na pewno jakby no wymaga od kierowcy po prostu wiele, wiele mniej. Po prostu wsiadamy, odkręcamy manetkę gazu, jak chcemy, to hamujemy i to na pewno. To na pewno jest fajne. Ten konkretny pojazd, no oprócz tego, że jest wyposażony jakby w wydech Akrapa, to jest właśnie ta wersja SX, czyli taka trochę bardziej limitowana wersja. Mamy tutaj na pokładzie właśnie taki kolor matowy w połączeniu z jakimś tam perłą po bokach, no ale do tego macie złote zawieszenie. Oczywiście system ABS na oba koła. No wydech Akrapa, to już Wam wspomniałem. Dodatkowym dodatkiem, to się zdublowałem, ale jako dodatek tutaj wychodzi także krótki uchwyt rejestracji PUIC, dodatkowo oświetlenie LightTecha, czyli mamy LEDowe światła z tyłu do kierunkowskazów, tak samo jak podświetlenie rejestracji. Tutaj też jest w ogóle pełne oświetlenie LEDowe, jeżeli chodzi o przednie lampy, więc tutaj już nie mamy żarówek, tutaj już są tylko diodki LEDowe, no i bardzo fajnie to świeci, bardzo fajnie to w ogóle wygląda. No zaraz Wam to oczywiście zapalę i pokażę. Pełny keyless, czyli bezdotykowy system, oczywiście mamy jakieś tam awaryjne klucze do kufra, ale tutaj podchodzimy do motocykla tak naprawdę z kluczykiem, klikamy guzik i ten motocykl nam po prostu odpala, więc można sobie nawet nie wyjmować tych kluczyków gdzieś tam z torby, więc to też jest jakiś tam bajer. No ale naprawdę, jakby najwięcej tutaj przeżyć jest w trakcie jazdy. Na pewno gwarantuję Wam to, że każdy z Was po prostu będzie tym motocyklem zdziwiony, a na pewno zaskoczony. Nie są to tanie maszyny, ale no naprawdę podejrzewam, że w tym przypadku sam wydech Akrapowicza kompletny kosztuje tutaj 2000 euro i to jest naprawdę kosmos, jak na jakiś tam dodatek do skutera, no ale macie tutaj to na pokładzie, więc na pewno robi to robotę. No i myślę, że
naprawdę prezentuje się to fajnie. Od strony wizualnej jest bardzo dobrze. Tak naprawdę gdzieś tam oprócz jakiegoś zarysowania na lusterku, gdzieś tam od dołu, który też nie jest jakoś ciężko coś znaleźć. W historii wcześniej miał lakierowany ten element, ale tylko i wyłącznie ze względu na jakąś malutką ryskę. Mam do tego zdjęcia, jak to wyglądało tutaj, było naprawdę jakieś mega drobne przerysowanie, no ale nie chcieliśmy tego tak zostawić, chcieliśmy, żeby było naprawdę fajnie i godnie to się prezentowało jak za motocykl, za takie pieniądze, więc na tą chwilę myślę, że jest bez śladu jakiegoś większego, oprócz jakiejś drobnej stopy czasu, ale ciężko się tutaj będzie do czegoś przyczepić. Nowa opona z tyłu, macie tutaj nówkę sztukę 2022 rok, bardzo, bardzo gdzieś tam fajna, miękka i fajna guma. Z przodu nie jest nowa, ale 2021 rok, więc też już druga, też w bardzo fajnym stanie. Tarcze, przód, klocki w porządku, z tyłu pasek, bajka, jedyne co, no to po prostu wymienić olej i po prostu śmigać. My robimy za to komplet dokumentów do rejestracji, czyli tak naprawdę kupując od nas taki skuter, po prostu już macie komplet kwitów prosto do wydziału, wy go tylko rejestrujecie, ubezpieczacie i koniec, czyli już on będzie miał pierwszy przegląd zerowy, tłumaczenie dokumentów i tak dalej, więc na was tylko spoczywa sama rejestracja i ubezpieczenie. Możemy dowieźć wam ten motocykl w każdym miejscu w Polsce, kwestia dogadania się, zadzwońcie, możecie także zamówić go całkowicie zdalnie, czyli dzwonicie, mówicie skąd jesteście, płacicie z góry za sam transport, cała reszta dopiero na miejscu przy dowiezieniu tego motocykla, więc myślę, że taka opcja fair w obie strony. No ale jakby budzi naprawdę ogrom emocji we mnie ta maszyna. Tutaj zobaczcie, jaka jest chociażby wielka tylna tarcza. Dodatkowo mamy oczywiście tutaj system ręczny, czyli możecie sobie zarzucić ręczny hamulec gdzieś tam do jakiegoś wzniesienia czy cokolwiek, więc gdzieś tam do tego jest ten dodatkowy zacisk. No ale no ten wydech fabryczny w ogóle nie robi roboty. Ten co prawda ma jakieś tu drobne otarcie jeszcze, ale to myślę, że gdzieś tam się po prostu nie zmieścił. Tak naprawdę wygląda to mega kozacko. Jeszcze te dwie stuby z tyłu, trochę krótsza rejestracja przez to, że właśnie jest akcesoryjna. No taki można powiedzieć sportowy skuter i to tutaj jakby absolutnie nie naciągając tego słowa sportowy. Naprawdę tutaj i sama ta taka agresywna stylistyka z przodu, złote lagi, co też gdzieś tam się nawiązuje do tych takich lepszych wersji. No mi się to naprawdę podoba i myślę, że nie jedną z was także. Taki maxi skuter, myślę, że już taki topowy maxi. W pełnym tego słowa znaczeniu. Mamy kluczyki w ręku, trzymamy je sobie w kieszeni, podchodzimy do takiego skuterka, klikamy guzik on, on już łączy się z kluczykiem, zobaczcie jaka fajna wizualizacja powitalna, tutaj mamy też tryby S-mode, tutaj gdzieś się je przełącza, tutaj mamy guzik mode, zmienia się na T-mode, więc jakby ten tryb eco i ten taki bardziej hardkorowy. Niebieskie podświetlenie, myślę, że te zegary też gdzieś tam całkiem fajnie się prezentują. No i co, no do zapłonu, tylko przytrzymujemy ten hamulec, znowu guzik on. No i zobaczcie co się tu dzieje. Światło jakie fajne LED-owe, tutaj naprawdę na takie mają fajne odcięcie, chociażby na tej CBR-ce sobie zobaczcie. Bielutkie, fajne, nowoczesne światła. Z takimi łezkami po bokach jako postojówki. No i ten dźwięk petarda. Jak będziecie mieli jakiekolwiek pytania do samego tego motocykla, bądź do jakiegoś tam stricte technicznych rzeczy do zakupu, to śmiało do nas dzwońcie, pytajcie, jesteśmy do waszej dyspozycji. Pamiętajcie, że można go zamówić całkowicie zdalnie. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!